To był chyba udany piłkarski rok dla seniorskiej drużyny Huraganu. No zdecydowanie. Rok rozpoczęty rundą rewanżową w piątej lidze, która przyniosła w konsekwencji awans do wyższej klasy rozgrywkowej, czyli czwartej ligi. Pierwszy sezon jako Beniaminek i pierwsza runda, myślę, że także udana. Zajęliśmy 9. miejsce. Najlepsze wśród wszystkich Beniaminków, którzy w tej lidze wystartowali. Także myślę, że jak najbardziej udana. W ostatniej rozmowie na początku obecnego roku dla www.huraganpobiedziska.pl mówiłeś, tu cytat, że najważniejsze, aby wszyscy ciągnęli linę w tym samym kierunku. Patrząc z perspektywy czasu, to chyba się sprawdziło. Tak, te słowa padły z moich ust przed rundą rewanżową poprzedniego sezonu. No i że tak powiem, patrząc po efekcie, który ta runda przyniosła, czyli awansie, no potwierdziły się moje słowa, bo można było zauważyć zaangażowanie całego zespołu, sztabu szkoleniowego, zarządu. Organizacyjnie wyglądało to na tyle dobrze, że pozwoliło nam awansować na parę kolejek przed końcem sezonu. Myślę, że ta sytuacja kontynuuje się cały czas i wszyscy dokładamy starań, aby kolejny sezon był udany i tak jak odpowiedziałem w pierwszym pytaniu, myślę, że jest. Oby tak dalej. 9. miejsce na półmetku rozgrywek czwartej ligi, biorąc pod uwagę siłę stawki, to chyba dobry wynik. Zdecydowanie tak. Jesteśmy już o wiele mądrzejsi po pierwszej rundzie i po tych rozegranych 19 meczach. Liga okazuje się być bardzo wyrównana. Toczyliśmy bardzo wyrównane mecze zarówno z zespołami z czołówki, którzy, nie wiem, tak chociażby ze byłymi spadkowiczami z trzeciej ligi. Z dołem tabeli praktycznie większość meczy została przez nas wygrana, zakończona 3 punktami. Także myślę, że nasz potencjał w sposób optymalny przedstawia obecna tabela. W kończącym 2021 roku zagrałeś praktycznie we wszystkich spotkaniach, co jest no, sporym obciążeniem, ale i też dużym wyczynem. To chyba czas na odpoczynek. Zdecydowanie. Niestety już powolutku organizm odczuwa zmęczenia tego roku. Meczy było naprawdę sporo. 15 kolejek rundy rewanżowej w piątej lidze, teraz bardzo obszerna czwarta liga, 20-zespołowa, która skutkuje rozegraniem kolejnych 19 meczy. Na całe szczęście ten okres roczny obył się bez jakichś większych kontuzji. Były drobne przypadki, które na całe szczęście udało się w dość szybki sposób zniwelować i dzięki temu no, mogłem być do dyspozycji trenera praktycznie we wszystkich meczach tego roku. Ten odpoczynek tym bardziej zasłużony, że ten rok był bardzo specyficzny. Tak naprawdę nie było przerwy między rundą wiosenną a jesienną. Tak więc tylko grudzień będzie tym okresem bez treningów. No tak, w poprzednich latach zdarzało się tego odpoczynku więcej. Tutaj sytuacja, jaka nastąpiła, oczywiście bardzo pozytywna i też wpłynęła na to, że zupełnie z innym podejściem człowiek wchodził w kolejny sezon, więc jakby brak tej przerwy letniej nie był aż tak odczuwalny. Natomiast no teraz ta ponadmiesięczna przerwa na pewno się przyda i wykorzystam ją w 100% do pełnej regeneracji. Przygotowania do rundy wiosennej ruszają 15 stycznia. Każdy okres zimowy, jeśli chodzi o przygotowania, jest trudny, biorąc pod uwagę ten dłuższy czas przygotowań. Czy jest motywacja w drużynie do powrotu i ciężkiej pracy od początku stycznia praktycznie? Zdecydowanie tak. No tak jak już powiedziałem wcześniej, liga jest bardzo wyrównana i tak na dobrą sprawę o wynikach bardzo często decydują drobne niuanse. Różnica też, jeśli chodzi o siłę poszczególnych zespołów, jest naprawdę niewielka. Dlatego musimy zrobić wszystko w kolejnym okresie przygotowawczym, żeby jeszcze podnieść jakość naszej gry, podnieść kwestie motoryczne. Z tego co wiem, udajemy się na obóz przygotowawczy, tak jak w zeszłym roku, więc liczę na to, że te wszystkie
tutaj aspekty pomogą nam jeszcze podnieść nasz poziom sportowy, co będzie skutkowało uzyskaniem jeszcze lepszego miejsca w lidze. No właśnie, jeszcze tylko na chwilę wracając do aspektu ligowego, spośród 8 porażek, które w pierwszej rundzie, których doznaliśmy, tak naprawdę 6 była to różnica jednej bramki, czyli nie zabrakło dużo, żeby tych punktów mogło być więcej. Dużo nie zabrakło, natomiast no tak jak mówię, liga jest bardzo wyrównana, też wiele meczów zostało przez nas wygranych jedną bramką. Bardzo w kilku spotkaniach te wyniki przeważaliśmy na swoją korzyść w ostatnich minutach. Bywały pojedynki, w których traciliśmy te bramki w ostatnich minutach. No, jak to się mówi, równowaga w naturze jest. Osobiście uważam, że wynik, który osiągnęliśmy, jest na ten moment optymalny. Oczywiście zarówno ja, jak i cały zespół myślę, że zrobimy wszystko, aby ten wynik poprawić i żebyśmy mogli się cieszyć na koniec sezonu z jeszcze lepszego miejsca. Dzięki.